3 stycznia. Bez przestanku się módlcie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 17. Bez względu na to, jakie są nasze naturalne skłonności w odniesieniu do zdecydowania i wytrwałości w modlitwie, nasze instrukcje musimy czerpać z Pisma Świętego, a pokonując naturalne upodobania, jako małe dzieci i jako dzieci miłe, musimy dostosowywać swoje poglądy oraz postępowanie do instrukcji pochodzących z góry. Dlatego wszyscy zapamiętajmy słowa: proście w moim imieniu, a otrzymacie, aby radość wasza była zupełna. Ojciec Niebiański pomnożył zasoby miłosierdzia, błogosławieństw i opatrzności dla swoich posłusznych i wiernych dzieci, które będą o nie prosić. Lud Boży powinien zawsze się modlić i nie ustawać. Odpowiedź długo odkładana jest błogosławieństwem najbardziej cenionym. Dlatego nieustanne zabieganie w modlitwie o łaskę Ojca doprowadzi do pogłębiania naszej duchowości oraz urzeczywistnienia się naszych świętych pragnień. Pytania. Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z modleniem się bez przestanku? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był ich wynik? Równoległe cytaty. 3 stycznia. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 8. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, werset 37. A była wdową mającą około 84 lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 5 do 13. I powiedział do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Mój przyjaciel bowiem przyszedł do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. A on z wewnątrz odpowie: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał mu, dlatego że jest jego przyjacielem, jednak z powodu jego natarczywości wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, werset 36. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 12. Radujący się w nadziei, cierpliwy w ucisku, nieustający w modlitwie. List do Efezjan, 1 rozdział, werset 15 i 16. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach. List do Efezjan, 6 rozdział, werset 18. We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. List do Filipian, 4 rozdział, werset 6 i 7.
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. List do Kolosan, 1 rozdział, werset 9. Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. List do Kolosan, 4 rozdział, werset 2. Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem. Psalm 5, werset 2-4. Słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój Królu i mój Boże, bo się do Ciebie modlę. Panie, z rana usłyszysz mój głos, z rana zaniosę do Ciebie modlitwę i będę czekał. Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość. Zły z Tobą nie zamieszka. Psalm 42, werset 9. Powiem Bogu, mojej skale, czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga? Psalm 109, werset 4. Sprzeciwiają mi się w zamian za moją miłość, choć ja się za nich modliłem. Psalm 116, werset 2. Nakłonił bowiem swego ucha ku mnie, dlatego będę go wzywał za moich dni. Księga Daniela, 6 rozdział, werset 10. A gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie, wszedł do swego domu, a otwierając okna w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, 3 razy dziennie klękał na kolanach, modlił się i chwalił swego Boga, jak to czynił przedtem. Dzieje apostolskie, 6 rozdział, werset 4. My zaś oddamy się w modlitwie i posłudze słowa. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, werset 2. Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, werset 9. A nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny 6, Piotr wszedł na dach, aby się modlić. List do Rzymian, 1 rozdział, werset 9. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu, w Ewangelii Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach. Pierwszy list do Tesaloniczan, 3 rozdział, werset 10. Gdy w nocy i we dnie bardzo gorliwie modlimy się, abyśmy mogli zobaczyć was osobiście i uzupełnić braki waszej wiary. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 5. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową i jest osamotniona, pokłada nadzieję w Boga i trwa w prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, werset 3. Dziękuję Bogu, któremu, jak moi przodkowie, służę z czystym sumieniem, że nieustannie Ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie. Nieustannie się modlcie. Wciąż bez odpowiedzi, choć modlitwę mówią Twe usta, w udręce serca tak wiele już lat. Czyż wiara Twa słabnie? Czy nadzieja znika? Czy myślisz, że łzy z oczu płynące daremnie ujrzały świat? Nie mów, że Ojciec modlitwy Twej nie usłyszał.
otrzymasz odpowiedź. Może jutro, może dzisiaj. Odpowiedzi wciąż brak, a przecież, gdy po raz pierwszy przed tronem Ojca prośbę serca przedstawiłeś, wydawało się, że nie możesz czekać ani dnia. Serce Twe tak niespokojne było. Lata mijają, lecz nie trać nadziei. Bóg to słyszał i na pewno otrzymasz odpowiedź. Może jutro, może dzisiaj. Odpowiedzi wciąż brak? Nie myśl, że jesteś niezauważony. Wiecznie trwają obietnice Boże. Dla Niego nasze dni czy lata podobnie długie. Pański rozkaz, miej wiarę w Boga. On Ci pomoże. Trzymaj się mocno. Jak Jakub anioła, Bóg na pewno usłyszał i przyniesie Ci błogosławieństwo. Może jutro, może dzisiaj. Czy wciąż odpowiedzi brak? Nie mów, że nie masz odpowiedzi. Być może przeznaczona Ci praca nie jest zakończona jeszcze. Zaczęło się wszystko, gdy wysłałeś pierwszą modlitwę. Pamiętaj, że Bóg, co rozpoczął, to i zakończy wreszcie. Ty tylko nieustannie pal kadzidło. Módl się, aby Bóg usłyszał. Bądź pewien, że chwała będzie zesłana. Może jutro, może dzisiaj. Odpowiedzi wciąż brak? Wiara nie pozostaje bez odpowiedzi. Jej stopy tak mocno zakorzenione w skale, wśród najstroższych burz stoi niewzruszona, nie drży. Groźnych grzmotów nie boi się wcale. Ona wie, że Wszechmocny modlitwę jej słyszał i woła do niej: czekaj, odpowiem. Może jutro, a może jeszcze dzisiaj.